Święty Jan Apostoł pisze wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z Nim Jego pożądliwość. Koniec cytatu. Oczywistym świadectwem przemijania świata. Jest fakt śmierci. Ciało, które najczęściej medialny świat ubóstwia, rozkłada się, mówiąc delikatnie. Dlatego w mądrości Syracha słyszymy napomnienie. Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić na rozkład ciała, na śmierć. I trzymaj się przykazań. Koniec cytatu. Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, mówi dosadnie: To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Dlatego trzeba przejąć się Jego wezwaniem. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. Abyście mogli uniknąć tego, co ma nastąpić. Co to w praktyce oznacza, możemy znaleźć m.in. w przykładach i nauczaniu świętych. W obecnym, bardzo trudnym czasie, Duch Święty przypomina o tym z wyjątkową mocą przez Świętego Ojca Pio, którego można nazwać, Cudem eucharystycznym i różańcowym, ponieważ w potocznym rozumieniu cuda te są to nadprzyrodzone znaki, które mają na celu przyciągnięcie nas do Eucharystii i różańca, co w przypadku świętego ojca Pio jest wyjątkowe i wybitne, a co krótko teraz rozwiniemy. Rozpoczniemy chronologicznie, a więc od różańca świętego, bo on niejako uobecnia tajemnicę zwiastowania. Boży plan zbawienia w ujęciu świętego Atanazego brzmi: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Wyrażenie Bóg stał się w kontekście całego objawienia, Należałoby wyrazić słowami: Wyniszczył się z miłości do ludzi. Nieco upraszczając, możemy powiedzieć, że ta zbawcza wymiana czyli wyniszczenie się Wszechmocnego Boga i przebóstwienie człowieka, dokonuje się już w tajemnicy zwiastowania. Tu jest wyjaśnienie, dlaczego Matka Boża. Ustawicznie wzywa do modlitwy różańcowej. I wspaniałym tego ideałem jest święty ojciec Pio, który niemal nieustannie modlił się na różańcu. I nawet w nocy nie dało mu się wyjąć go z ręki. Mawiał na przykład: Kochajcie Maryję i starajcie się, by ją kochano. Odmawiajcie zawsze jej różaniec. I czyńcie dobro, ledwie się obudzisz, nie pozostawij ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać różaniec, nawet wtedy, gdy pracujesz. A przed śmiercią, gdy już nie mógł mówić, wskazując na różaniec, szeptał tylko: Zawsze, zawsze. Przejdźmy teraz do tematu eucharystycznego. Można powiedzieć, że cud eucharystyczny jest to nadprzyrodzone odsłonięcie rąbka tajemnicy obecności Boga człowieka w Eucharystii. Niewątpliwie święty Ojciec Pio czyni to na różne sposoby. Wiemy, że za zasłoną chleba jest konający. I zmartwychwstały Syn Boży. Konający i zmartwychwstały, jak to możliwe. Jako ludzie umieszczamy te zdarzenia na osi czasu. Najpierw było konanie, śmierć, Zmartwychwstanie. I to jest słuszne rozumowanie, ale niepełne, gdyż te akty. Dotyczą osoby boskiej, a Pan Bóg i jego działanie nie może być w żaden sposób ograniczone, także czasem, gdyż to wymagałoby istnienia zewnętrznej przyczyny ograniczającej, a przecież to właśnie Pan Bóg ze swej istoty jest pierwszą przyczyną zatem konanie i zmartwychwstanie są faktami które miały miejsce w czasie ale są także ponadczasowym i pozaczasowym wiecznym teraz wracając do świętego ojca pio to widzimy że On w cudowny sposób ukazuje obydwa, jakbyśmy powiedzieli, sposoby bytowania Boga Człowieka. Konanie przez to, że przez pięćdziesiąt lat dźwiga stygmaty, z których wypłynęło prawie trzy i pół tysiąca litrów krwi. Wyjątkowy sposób przeżywa Eucharystię, nazywając ją Przerażającą tajemnicą. Z jednej strony święty kona, cźwigając grzechy penitentów i choroby innych, a z drugiej żyje w takim stanie wiele lat i potężnie działa przez niego Duch Święty. Nawrócenia, cudowne uzdrowienia, bilokacje, wgląd w sumienia penitentów. Wznosi dom ulgi w cierpieniu, i to jest udział w mocy zmartwychwstałego Pana, obecnego w Najświętszym sakramencie, tak więc całym sobą ukazuje i niejako uobecnia tajemnicę eucharystycznego Boga człowieka, konającego i zmartwychwstałego. Cztery wnioski praktyczne dla naszego życia w oparciu o przesłanie świętego Ojca Pio I. Bóg człowiek jest celem i źródłem naszego życia. Pan Bóg ofiaruje się nam na ołtarzu i w tabernakulum, króluje na tronie krzyża i daje się do końca, aż do zjedzenia, aby dać nam Udział w swoim boskim życiu i szczęściu. Uważajmy, abyśmy nie stali się zatwardziali obojętności na tak zawrotną Jego miłość i uniżenie, podobnie jak ci pod krzyżem, którzy szydzili: Zejdź z krzyża, a uwierzymy, a my przez lekceważenie obecności. Boga w najświętszym sakramencie, niejako mówimy: Przestań dawać się do zjedzenia i mieszkać z nami w tabernakulum, a uwierzymy w Ciebie. Drugi wniosek: Bóg człowiek jest naszym wzorem w miłości do Boga Ojca i bliźnich. Miłość jest ofiarą nieprzerwaną, jak to widzimy w Eucharystii i życiu Ojca Pio, zwłaszcza w stygmatach, zatem jeśli rezygnujemy z ofiary, to pozbawiamy się łaski udziału w życiu i szczęściu Trójcy Przynajświęczej, gdyż jak pisze święty Jan, On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. W tym kontekście, z jednej strony, widzimy niedorzeczność i tragiczność powszechnie promowanego kultu egoistycznych przyjemności, a z drugiej, patrząc na 50 lat konania świętego Ojca Pio i jego cudowną działalność, widzimy, że cierpienie zjednoczone z ofiarą Boga człowieka, już tu na Ziemi jest źródłem szczęścia. O czym on sam zapewnia, moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Trzeci wniosek, sakrament pojednania i pokuty. Święty męczennik konfesjonału, z mocą przypomina nam słowa ustanowienia sakramentu, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone. Czwarty wniosek: miłość i nabożeństwo do Matki Boga i naszej. Można by tu mnożyć jego żarliwe wezwania, ale przypomnijmy choćby: Ledwie się obudzisz, zaczynaj odmawiać, Różaniec, nawet wtedy gdy pracujesz. Jednak, aby życie modlitwy mogło się rozwijać, trzeba rozpocząć od nałożenia sobie konkretnej, solidnej normy, zwłaszcza nowenny pompyjańskiej i to szczególnie w intencji osób powierzonych nam przez Ducha Świętego, np. Na, na mocy sakramentu małżeństwa, Święty Ojcze Pio, stawij się za nami u Matki Pana Boga i naszej